Nasza dzisiejsza konferencja jest na temat kwestii bezpieczeństwa, w szczególności paktu migracyjnego. Witam serdecznie naszych europosłów, pana Joachima Brudzińskiego, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Ryszarda Czarneckiego i pana Adama Bielana i oddaję głos panu Joachimowi Brudzińskiemu. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni państwo, tak dla bezpieczeństwa, tak dla zatrzymania paktu migracyjnego. Jeszcze parę tygodni temu król Europy, król przez zło otwarte, ogłaszał, ja jestem człowiekiem twardym, doświadczonym, ja się w Brukseli nie dam ograć nikomu, zablokuję pakt migracyjny. Jakie są fakty? Szanowni państwo, dzisiaj wpłynęła do nas smutna informacja, że zmarł 29-letni niemiecki policjant dźgnięty nożem przez 25-latka z Afganistanu, który do Niemiec przyjechał stosunkowo niedawno. Pakt migracyjny, bo te wolty naszego króla Europy, a dzisiaj premiera Donalda Tuska, wolty o 180 stopni są od sasa do lasa. Najpierw słyszeliśmy, że jak twardy, doświadczony zawodnik nie da nikomu ograć się w Brukseli i pakt zablokuje. Kiedy pakt został w sposób oczywisty z podeptanym, obowiązującym traktatem przyjęty, to co usłyszeliśmy od Tuska? Że będziemy jako Polacy beneficjentami tegoż paktu migracyjnego. Jak rozumiem, te benefikta, które mają do nas napłynąć, to będą właśnie tacy uchodźcy jak ci, którzy kilka dni temu dźgnęli niemieckiego policjanta. Ci wszyscy biedni, rzekomi uchodźcy, którzy dzisiaj zalegają na ulicach Paryża, Frankfurtu, Berlina, z którymi nie radzi sobie niemiecka policja, zostaną przetransportowani do Polski. Dlatego tak ważnym jest, aby w tych nadchodzących wyborach w Parlamencie Europejskim pojawiła się większość zdolna do zatrzymania tego szaleństwa, jakim jest wspieranie de facto przemytu ludzi do Europy. Przyjęcie paktu migracyjnego, szanowni państwo, to nic innego jak szeroko otwarte drzwi zachęcające z jednej strony grupy przestępcze, a z drugiej strony różnego rodzaju NGO-sy finansowane z budżetów takich państw jak Niemcy czy Francja, które to NGO-sy wręcz rywalizują z tymi grupami przestępczymi, przywożącymi przez Morze Śródziemne nielegalnych migrantów. A w tle, jak mówi poeta, inni szatani, czyli grupy wagnerowców, ruskich siepaczy, którzy destabilizują sytuację polityczną na południe od państw północnej Afryki. Dlatego, proszę państwa, mówimy stop nielegalnej migracji. Dlatego mówimy, proszę państwa, stop kolejnym kłamstwom Donalda Tuska, tego samego Tuska, który dzisiaj staje na granicy polsko-białoruskiej i ogłasza, że będzie budował tarczę wschód i ogłasza swój powrót do realizmu politycznego i ogłasza nawrócenie na bezpieczeństwo i popieranie polskiego żołnierza, polskiego strażnika granicznego, polskiego policjanta. Ten sam Tusk, który stojąc na granicy kpił z zapory, którą budował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, jak mówi poeta, nie dajcie sobie bełtać w głowie. A tym wszystkim celebrytom, którzy łkali, płakali, pajacowali na granicy, popierali Tuska, tym wszystkim panią Kurdej Szatan, pani Jandzie, panu Sewerynowi, pani Ostaszewskiej, które poprzypinali sobie te biało-czerwone serduszka i popierali Tuska wtedy, kiedy był przeciw zaporze na granicy, przeciw CPK. Gratuluję samopoczucia. 4 czerwca przyjdźcie na Plac Zamkowy i bijcie brawo Tuskowi, który dzisiaj będzie mówił o tym, że nie należy wpuszczać nielegalnych migrantów z kierunku białoruskiego. Bijcie brawo, jak będzie mówił, że jest za budową CPK i łykajcie jak pelikany kolejne kłamstwa i kolejne wolty człowieka, który, jak sądzę, kłamie nawet jak śpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz proszę pana Ryszarda Czarneckiego. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości i europejskich konserwatystów i reformatorów, jednej z największych od połowy lipca frakcji w Europarlamencie, znacznie większej niż obecnie, zapalą czerwone światło dla tego nieszczęsnego paktu migracyjnego. Jesteśmy w stanie zablokować coś, co Unia Europejska urodziła w ostatnim czasie, spodziewając się, że nowy Parlament Europejski i nowa Komisja Europejska będą dużo bardziej sceptyczne wobec imigrantów z Afryki i Azji. A przez 8 lat rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego minister spraw wewnętrznych administracji był pan Joachim Brudziński, skutecznie blokował
przez 8 lat wejście w życie przepisów, które by uderzały w polskie bezpieczeństwo i w polski interes narodowy. Dosłownie kilkadziesiąt godzin po tym, jak nastąpiła zmiana władzy w Polsce, Unia Europejska zaproponowała nową politykę imigracyjną, nie wyciągnąwszy żadnych wniosków z doświadczeń Australii, która dwie dekady temu potrafiła odsyłać imigrantów, którzy płynęli do niej, do trzech krajów Oceanii i tylko promil z nich potem dostawało azyl w państwie australijskim. Te doświadczenia Australii kompletnie nie zostały wykorzystane przez Unię Europejską, mimo polskich propozycji w tym zakresie. Pan marszałek Brudziński cytował polskiego poetę, nawet dwóch, a ja zacytuję szwedzką komisarz, panią Johansson, wybraną skądinąd do Riksdagu Parlamentu Szwedzkiego, jednoosobowego z listy komunistów w swoim czasie, która mówi o tym, że 4 miliony imigrantów rocznie, tyle może przyjąć Unia Europejska. Jeżeli to podzielimy na poszczególne kraje, biorąc pod uwagę ich wielkość, Polska piąty do wielkości krajów europejskiej, no to będziemy mieć blisko 200 tysięcy imigrantów rocznie do przyjęcia. No to jest po prostu szaleństwo i my czerwone światło zapalimy. W tej sprawie, jestem o tym przekonany, uzyskamy większość w Europarlamencie. Także dlatego, że będziemy mieć sojuszników w postaci znaczącej części Komisji Europejskiej, bo przecież będą nowi komisarze z Włoch, Szwecji, Czech, a więc krajów, które są, ich obecne rządy są też sceptyczne wobec imigrantów. I wreszcie na koniec, nie ma żadnego zapisu, wbrew temu, co słyszymy, że ma być beneficjentem, nie ma żadnego zapisu, który mówi, że Polska będzie miała specjalne fory, że nie będziemy przyjmować tych imigrantów z Afryki i Azji, dlatego żeśmy przyjęli uchodźców, realnych uchodźców, 2,5 miliona z Ukrainy, lub będziemy ich przyjmować w przyszłości. Nie ma takiego zapisu. Liczenie w tej sprawie na dobrą wolę Unii Europejskiej jest strategicznym błędem. To gorzej niż zbrodnia, to błąd, mówiąc Talleyrandem. I wreszcie pamiętajmy, że Polska nie może płacić odsetek z tytułu kolonii przez parę wieków. Kraje szeroko rozumianej Europy Zachodniej budowały swoją potęgę gospodarczą cywilizacyjną na wyzysku kolonialnym. Polska nigdy kolonii nie miała. I teraz, gdy skończyły się z tego tytułu zyski dla Francji, Belgii, Holandii, także Niemiec, innych krajów Europy Zachodniej, no to w tym momencie mówi się o europejskiej solidarności i o tym, że to Polska i kraje naszego regionu mają te odsetki imigracyjne płacić. Tak źle pojęta, fałszywie pojęta solidarność europejska nie przejdzie. Nie było jej wtedy, kiedy Niemcy z Rosją budowały Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Reasumując, tak jak tutaj powiedział to pan marszałek Brudziński, czerwone światło dla nowej polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. I skoro już cytował tutaj dwóch poetów, to ja zacytuję pewnego komisarza, który jego słowa w kontekście tej starej polityki imigracyjnej i nowej polityki imigracyjnej Unii Europejskiej pasują znakomicie. Ów komisarz pisał, stare jeszcze nie umarło, bo przecież obowiązuje ta polityka imigracyjna stara, nowe jeszcze się nie narodziło, ale jedno i drugie zagraża żyjącym. Na to nie pozwolimy. Bardzo dziękuję. Teraz proszę pana posła Adama Bielana. Rzeczywiście pakt migracyjny jest niezwykle niebezpieczny dla całego kontynentu europejskiego, jest bardzo niebezpieczny dla Polski, bo oznacza przyjmowanie miliony, powtarzam, milionów nielegalnych migrantów. Bardzo często pojawia się w mediach kwota mniej więcej 4 milionów migrantów, których miałaby przyjmować Unia Europejska. Tu jedna korekta do tego, co powiedział pan poseł Czarnecki, z którym się w pełni zgadzam. Polska stanowi, ludność Polski stanowi mniej więcej 8% ludności Unii Europejskiej, więc na Polskę zgodnie z tym kryterium demograficznym będzie przypadać z tych 4 milionów mniej więcej 320 tysięcy migrantów rocznie. To jest skala problemu, o którym mówimy. Pamiętajmy, że pakt migracyjny zakłada również możliwość tak zwanego łączenia rodzin. Rodziny osób, które przybywają do nas z Afryki Północnej, z krajów arabskich, są często bardzo liczne, więc te liczby musimy pomnożyć przez 2, 3, 4, a nawet 5. To oznacza w ciągu dekady całkowitą zmianę demografii w naszym kraju. Z drugiej strony, jeżeli nie będziemy chcieli przyjmować tych nielegalnych migrantów, to będziemy płacić gigantyczny podatek migracyjny.
Bardzo często pojawia się nieprawdziwa kwota w Polsce, kwota 20 tysięcy euro. My wiemy, że w zeszłym roku szacunki urzędników Komisji Europejskiej mówiły o kwocie 47 tysięcy, więc spokojnie, biorąc pod uwagę czynniki inflacyjne, można założyć, że w 2026 roku, kiedy ten pakt wejdzie w życie, będzie to kwota około 50 tysięcy euro. I przymnóżmy teraz te 320 tysięcy nielegalnych migrantów, których nie będziemy chcieli przyjmować na swoje terytorium, przez 50 tysięcy euro. To daje kwotę ponad blisko 2 miliardów euro, to jest ponad 8 miliardów złotych. Takie pieniądze będziemy musieli płacić wszyscy Polacy, żeby nie było w Polsce obozów dla migrantów. To sprawi, że Polska bardzo szybko stanie się płatnikiem netto do wspólnego budżetu. Będziemy płacić więcej, niż z niego otrzymujemy. W 2015 roku, kiedy mieliśmy ostatni wielki kryzys migracyjny na naszym kontynencie, wywołany przez kanclerz Angelę Merkel, kryzys, z którym nie potrafił sobie poradzić ówczesny, jak pan prezes powiedział, król Europy Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, wojewodowie wysyłali do samorządów pytania o możliwość ulokowania na ich terytorium migrantów. Część samorządów związana z Platformą Obywatelską odpowiadała pozytywnie. Mamy informację, że podobne pisma są przygotowywane również w tej chwili w urzędach wojewódzkich po to, żeby sprawdzić możliwość przyjmowania i tworzenia tak naprawdę obozów dla migrantów. I nie miejmy złudzeń, te obozy nie będą powstawały w przypadku mojego województwa w Wilanowie czy na Żoliborzu. One będą powstawały w takich miastach jak Radom, Ciechanów, Ostrołęka czy Siedlce. Donald Tusk już ogrodził się od obywateli drutem kolczastym. Widzieliśmy te szokujące zdjęcia nowej bramy przy rezydencji premiera. On będzie bezpieczny, ale my wszyscy zapłacimy olbrzymim obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, jeżeli będziemy przyjmować przybyszów z zupełnie innego kręgu cywilizacyjnego, przybyszów, którzy, co pokazują doświadczenia krajów zachodnich, zawsze podnoszą poziom przestępczości na ulicach. I na koniec chcę przypomnieć znaną wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który 15 września 2015 roku ostrzegał przed strefami no-go, które istnieją w Szwecji, czyli takimi strefami, do których policja szwedzka boi się zapuszczać, bo są kontrolowane przez gangi nielegalnych migrantów. Wówczas Jarosława Kaczyńskiego brutalnie atakowano. Twierdzono, że bezpodstawnie straszy naszych rodaków. I dopiero gdy niedawno, kilka tygodni temu, Polak został brutalnie zabity na ulicach Sztokholmu, na oczach swojego synka, jechał z nim rowerem, został zastrzelony przez gang migrantów, okazało się, że takie strefy w Szwecji istnieją. I okazało się, że oczywiście znowu Jarosław Kaczyński miał rację, a ataki na niego były całkowicie bezpodstawne. Warto, żeby Polska była w tej sprawie mądra przed szkodą, a nie po szkodzie. Warto, żebyśmy wyciągnęli wnioski z błędów, które popełniły społeczeństwa Europy Zachodniej. Warto, żebyśmy sobie nie zafundowali gigantycznego problemu. Pakt migracyjny wszedł w życie. Nie jest przypadkiem, że wszedł w życie tuż po tym, jak władzę oddała Zjednoczona Prawica. Tak jak powiedział pan poseł Ryszard Czarnecki, przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości tego paktu nie było. Dziwnym trafem po oddaniu władzy przez PiS, gdy do władzy doszedł Donald Tusk, nastąpiła zgoda i ten pakt obowiązuje w Unii Europejskiej. Dzisiaj jedyną drogą, żeby go zablokować, jest zaskarżenie tego dokumentu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jeszcze raz z tego miejsca apelujemy o to, żeby polski rząd pakt migracyjny pilnie zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Możemy się powoływać na wielkie zwycięstwo Mateusza Morawieckiego na szczycie w 2018 roku, kiedy w konkluzjach tego szczytu zawarto bardzo ważny zapis, że w sprawach migracyjnych obowiązuje dobrowolność. W sprawie tego przymusu bierz lub płać nie ma żadnej dobrowolności, więc są podstawy, żeby zwyciężyć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale trzeba najpierw złożyć wniosek i apelujemy jeszcze raz do rządu Donalda Tuska. To jest taki moment, sprawdzam, czy Tusk chce rzeczywiście ten pakt zablokować, czy też nie. Dziękuję bardzo.